No, Tatu Konwent po raz 10 już powraca do Katowic. No, to jest największy cykl konwentów, imprez tatuażu związanych z tatuażem, festiwali tatuażu w Polsce. To jest 43. edycja Tatu Konwentu w ogóle, tak jak mówiłem, 10. katowicka. Jeśli chodzi o zainteresowanie, to tak naprawdę widzimy, że ono nie słabnie. Ono się utrzymuje na podobnym poziomie. Cały czas otwierają się nowe studia, ludzie chcą się tatuować. Tatuaż przestał już być tematem tabu. Ja myślę, że kolor dużo teraz mocno popularny jest, ze sprawą na pewno TikTokerów przeróżnych. Ale oprócz tego, no, tatuaże czarne są nieśmiertelne. Myślę, że to zawsze było, jest i będzie na topie. Wzrasta zainteresowanie, więc coraz więcej osób chce mieć tatuaż? Myślę, że tak, że teraz tatuaże są mocno spopularyzowane. Młodzi ludzie i starzy ludzie też przychodzą się tatuować. Ciężko mi powiedzieć, co wciąga tak naprawdę w tatuowaniu, natomiast prawdą jest to stwierdzenie. Nie wiem, wydaje mi się, że tak naprawdę człowiek w jakiś sposób, no nie wiem, oswaja się z tym, że w jakiś sposób się upiększył, wedle niego rzecz jasna. Potem chce być coraz bardziej, wiem, piękny i jeszcze więcej tych tatuaży mieć.